Ej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na czwarty odcinek z Aleksem. Co dzisiaj? Odłóż te technologie. Okej, odłożę, ale za chwilę. Mamy tutaj do wykonania zadanie jedno. Dokładnie zapasy żywności. Zaznacz na mapie, proszę bardzo. Cinda czeka na dostawę jedzenia z Doliny Wyklętych. Ludzie Angrima z klanu żelaza mieli jej pomóc. Niestety z jakiegoś powodu przestali eskortować dostawy. Muszę porozmawiać z Angrimem, by poznać przyczynę. Mapka. Odłóż te technologie. I to jest tutaj. A to jest Cinda. Moglibyśmy się przeteleportować, tylko teleporty są wszędzie daleko, więc myślę, że sobie pójdziemy tędy. Naokoło sobie pójdziemy. A co? Szkoda, że nie ma GPS-a. W ogóle ten radar zauważyłem. Chwileczkę, dobrze idziemy? Niedobrze. Tylko tu będzie prowadzić do góry, a ja nie chcę w górę iść. A może. W każdym razie ten GPS z prawej strony w sumie nic nie daje. Ponieważ nawet ścieżek nie ma narysowanych. I zauważyłem właśnie pewną niespójność w momencie, kiedy okej. W momencie, kiedy rozmawiamy z kimś niewidzialnym. Ale czy możemy zrobić coś, czego jeszcze nie próbowali zrobić naczelnicy? Możemy zaryzykować. Nie widać naszego kaptura, jak mamy założony kaptur. Przecież teraz mam kaptur na głowie. Jak rozmawiałem, to przecież on był bez kaptura. Dałoby się gdzieś przenocować, tak po ciemku łazić niebezpiecznie. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj jest w ogóle jakieś wyrko. Na razie te wszystkie kwiatki zbieram, bo może w przyszłości nam się do czegoś przydadzą. Co się stanie, gdy staniemy się zależni od maszyn? Nic się nie stanie, kolego, nic. Dobra, w dobrym kierunku idziemy. Tu jest Angrim. Aha, no to jesteśmy na miejscu. Ale nie tu. Pobudka Angrim. A on tutaj siedzi, dobra. Kolejny? Naprawdę, gdyby nasza linia obrony była równie słaba za czasów Eryka Żelaznorękiego, dziś wszyscy bylibyśmy klerykami. Czego tu szukasz, nieznajomy? Bezpieczeństwa? Nowego początku? Znaczenia? Wszystko to jest dostępne tylko dla tych, którzy przestrzegają naszego prawa. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Anvin. Razem z pozostałymi naczelnikami pilnuję, by prawo i ideologia berserków przetrwały. Chronimy przybyszów, którzy rozumieją, że Edan stara się pomóc całej planecie Magalan. Przestrzegaj prawa, a Goliet będzie ci przyjazny. Wszelkie przejawy sprzeciwu będą karane. Zasady są proste. Każdy dostaje swoją szansę. Powiedz mi coś więcej o prawach. Nie wolno kraść, kłamać ani zabijać. Prawa i zasady to coś, co nas definiuje. Mówi, kim jesteśmy. Uderzenie komety pochłonęło wiele istnień. Całemu naszemu gatunkowi groziło wyginięcie. Rozejrzyj się, a zobaczysz, że niektórzy starają się dopełnić dzieła zniszczenia. Wojna, chaos i elek w służbie technologii nie dają nam żadnych szans.
Przyroda i odzyskanie tego, co straciliśmy, to nasza jedyna szansa na przetrwanie. Prawa berserków ustanowiono po to, by umożliwić nam realizację tych celów. Kto je ustanowił? Amrek, założyciel naszej frakcji. Prawo stawia życie ponad wojny i maszyny. Tylko ono stoi ponad ludźmi. Pierwsze prawo brzmi: zabrania się kultu bogów i maszyn. Drugie prawo: Elex to przekleństwo Magalana. Elex i wszelkie wynalazki go zawierające są zabronione i powinny zostać przekazane do dziupli. Trzecie: wszechserce jest świętością. Niszczenie tych roślin lub ich sadzonek jest zabronione. Czwarte: mana powinna być chroniona. Mana, czyli oczyszczony przez naturę Elex, jest źródłem naszej magii. Należy jej jednak używać z umiarem. Piąte: wszyscy wolni ludzie są równi. Staniemy po stronie każdego, kto poprosi o pomoc. Każdy może porzucić wcześniejszy sposób myślenia i przyłączyć się do nas. Jako naczelnik mianowany przez pielgrzyma pilnuję, by wszyscy przestrzegali prawa. Witaj w naszych progach, przybyszu. A jeśli prawo zostanie złamane? Naczelnicy zbadają sprawę i wydadzą wyrok. Handel bez pozwolenia, kradzież czy oszustwo karane są wygnaniem. Złamanie któregoś z pięciu praw karane jest surowiej. Prawa nas chronią, więc my musimy chronić prawa. Kim są berserkowie? To wszyscy, którzy wierzą, że ten świat można ocalić. Takie osoby spotkasz nie tylko w Goliet, ale i poza nim. Chcesz razem z nami uwierzyć, że jest nadzieja? Nie potrzebujemy bogów ani maszyn. Ten las wyrósł na kompletnym ugorze w zaledwie 200 lat. Od nasiona do drzewa, to my jesteśmy początkiem wszystkiego. On chyba ma kaptur, tylko on ściągnął podczas rozmowy. Co sądzisz o albach i klerykach? A co powinienem myśleć? Są utaplani we krwi i kierują się przesądami. Klerycy mówią o Bogu, a czczą tylko maszyny. Nie można zapominać, że to ich religia stworzyła albów. Elex niszczy wszystko, czego dotyka. Cokolwiek by mówić o banitach, oni sami nie udają niewiniątek. Dbają o własne interesy, ale wierzą w człowieczeństwo. Dlaczego nie można użyć technologii, by pomagać naturze? Technologia to uzależnienie. Zaczynasz od jednej maszyny, potem pojawiają się kolejne. Lepiej unikać podobnych pokus. Wątpiący będą mieli szansę się o tym przekonać. Technologia jest dla słabych umysłów. Mimo to przyciąga sporą liczbę rekrutów. Wiem, że nawet teraz w Goliet jest ktoś, kto opowiada kłamstwa na temat maszyn. Głosi, że technologia przyniesie nam zbawienie. Musimy znaleźć i powstrzymać tego kleryka. Kleryk. Znajdę każdego agitatora. Tak sądzisz? Skąd ta pewność siebie? Wiem, kto agituje na rzecz kleryków. Jesteś pewien? Wolę uniknąć fałszywych oskarżeń. Spotkałem go i rozmawiałem z nim. Jak beznadziejnych odmieńców musiałem przyjąć do naszego grona, jeśli do tej pory nikt go nie schwytał. Zna nasze prawa i wie, że głoszenie sprzecznych poglądów jest karane śmiercią. Wykonaj wyrok. Zabij kleryka. Ale to jest głupie, bo ja nie chciałem w ogóle powiedzieć, kto jest tym. Tylko to było chyba pytanie i w ogóle to jest... Ale nie będę chciał go zabić. Bo ja chcę się przyłączyć do kleryków. Przychodzę od Cindy. Od Cindy? Jakieś problemy z rezerwami? Od dawna nie było żadnych dostaw i nie wiadomo, kiedy się pojawią. Jora miał się tym zająć. Czyżbym znów musiał odwalać za niego jego robotę? Co Jora ma z tym wspólnego? Jora miał się tym zająć. Kolejny raz ta sprawa wraca do mnie. W takim razie kolejne dostawy będą musiały się obejść bez ochrony. Ostatnia grupa została zabita przez trolla. Nie możemy w ten sposób tracić ludzi. Troll zabił twoich ludzi? Dobrych ludzi. Niektórzy z nich walczyli u mego boku. Nie zasługiwali, by skończyć w żołądku trolla. Koniec z wysyłaniem na pewną śmierć. I tak niewiele już nam zostało. Cinda musi sama sobie z tym poradzić. Powiedz, by poprosiła o pomoc inny klan.
Klan żelaza nie będzie już ryzykował dla mięsa i ryb. O, postawił się. Dobra, może masz dla mnie pracę? Powiedziano mi, że znajdę tu pracę. Jeśli zgadzasz się postępować zgodnie z naszymi zasadami, mam dla ciebie zadanie. Przypomnisz mi, o co chodzi z tymi prawami? Nie uwaga, kosztuje. Lepiej słuchaj uważnie. Pierwsze prawo brzmi: zabrania się kultu bogów i maszyn. Drugie prawo: Eleks to przekleństwo Magalana. Eleks i wszelkie wynalazki go zawierające są zabronione i powinny zostać przekazane do dziupli. Trzecie: wszechserce jest świętością. Niszczenie tych roślin lub ich sadzonek jest zabronione. Czwarte: mana powinna. Piąte: wszyscy wolni ludzie. Zrozumiał? A jak się wycofać z tego? No i to jest też. Nie mogę. No i nie chcę wybrać, ale. Będę przestrzegał. Idź do Jory. Znajdziesz tam broń zarekwirowaną podczas ostatniego ataku Albów. Przynieś mi jakąś broń zawierającą Eleks. Zdobędę dla. Przestrzegaj praw i służ pomocą. W razie dodatkowych pytań porozmawiaj z Jorą. Możesz odejść. No nie, nie podoba mi się ten system takich dziwnych rozwiązań. Gdzie jest Jora w ogóle? Zabierz to do dziupli. Trzeba się tego pozbyć. Spadaj. Dobra, mam coś przynieść z dziupli. Zaznacz na mapie. Do Cindy to potem jeszcze wrócę. Jak to wygląda? Kurczę, mapka. Dobra. No to idziemy. Przydałoby się gdzieś spocząć. Jest to jakieś łóżko? Na oku. Śpij do rana. No. On nadal ma mnie na oku. Dobra. Chodź ze mną. Potrzebuję go. Na skróty. Hej, co tam chowasz? Nie wiem, o czym mówisz. Tam na ręku, co to jest? Masz ze mną jakiś problem? Raczej chcę ci pomóc uniknąć problemów. To technologia zasilana Eleksem. Tego rodzaju urządzenia są zakazane w Goliet. Eksponując coś takiego, możesz sprowadzić na siebie kłopoty. Nie noszę go. To implant. Implant? To chyba wystarczający powód, by go nie usuwać. Nie wyglądasz na Alba. Oczy ci błyszczą, nie jesteś trupio blady, no i nie próbowałeś mnie jeszcze zabić. Pamiętaj, że jeśli znajdziesz jakieś sprzęty z Eleksem, powinieneś przynieść je do dziupli. Przysyła mnie Angrim. Mam zebrać broń zawierającą Eleks. Doprawdy? Ta. Broń, którą zabrano klerykom.
Chcę ją obejrzeć. I mam ci ją dać. Ta, gdzie jest? Mam ją w domu. Czeka, by zabrać ją do dziupli. Tam ją znajdziesz. Mogę ją wziąć? Znasz zalecenia. Wiesz, gdzie jest broń. Okej. Czy to jest jego dom? Stój, złodzieju! Myślałeś, że uda ci się stąd coś ukraść? Niczego nie kradnę. Prawo jest jasne. Każdy sprzęt zawierający Elex powinien być oddany do dziupli. To jego miejsce. Sam powiedziałeś mi, gdzie znaleźć broń. Tak. Nie powiedziałem jednak, że masz ją wziąć. Nie powiedziałeś też, że nie mogę tego zrobić. Dokładnie na tym polega sprawdzian. Każdy z nas ma wolną wolę. Sami decydujemy o swoich działaniach. Chcesz powiedzieć, że powinienem zakwestionować jego prośbę? Wróć do Angrima. To jego sprawdzian i to przed nim będziesz się tłumaczył. Chodź ze mną. Miejmy nadzieję, że okaże ci litość. Złamałeś prawo. Zasady są proste. Wszystkie sprzęty zawierające Elex powinny być przekazane do dziupli i tam zostać. Złamałeś to prawo. Co masz na swoją obronę? To ty posłałeś mnie po tę broń? Kazałem ci również ściśle przestrzegać naszego prawa. Prawo zabrania korzystania z Elexu. Jego miejsce jest w dziupli. Wokół pełno ludzi, którzy rzucają słowa na wiatr. Jeśli chcesz żyć wśród nas, musimy wiedzieć, że jesteś uczciwy. Twoje czyny zdradzają, kim jesteś. Złamałeś prawo. Jednak tym razem... No jest głupi stary dziadu. Pozwolę ci się zrehabilitować. Aby odpokutować przewinienie, idź do Doliny Wyklętych i znajdź Rogara. Pamiętaj, jeśli chcesz z nami zostać, musisz przyswoić sobie nasze zasady. Następnym razem nie będę tak wyrozumiały. Taka jest moja wola. Sprawiedliwości stanie się zadość. Dziękuję, Joro. Możesz wracać do swych obowiązków. Ser? Głupi stary dziad. I tak nie będę do was należał. Wszyscy zginiecie w przyszłości. Co muszę zrobić? Leśna sadzonka. Co? Aż tam? Daleko? Was zwariował. No to nie. To w takim razie może jakieś inne zlecenie weźmiemy. Fałszywe nauki. Niepożądany gość. A zobaczmy, czy mogę jakoś tutaj... Gdzie jest ten Bertram? Wiesz, że tutejsze prawo zakazuje technologii? Nie wiem. Mnie zaczynają drażnić. Muszę sprawdzić coś. Ile ja mam tych punktów umiejętności? Gdzie tutaj? 15. Tylko pieniędzy nie mam, żeby ewentualnie je rozwijać. Trzeba gdzieś zarobić. Zapiszę, żeby mu krzywdy nie zrobić. Angrim wie, kim jesteś. No to nie żyje. Chociaż, skoro mnie ostrzegasz, może zechcesz mi pomóc. Muszę się stąd wydostać.
Jak mogę pomóc ci w ucieczce? Rika, żona Ragnara. Ona na pewno mi pomoże. Dlaczego Rika miałaby ci pomóc? Ona rozumie. Wielokrotnie słyszałem, jak mówiła, że wolni ludzie powinni współpracować. Nie powinniśmy ze sobą walczyć. Proszę, idź do Riki i poproś, by mi pomogła. Uratujesz mi życie. Dobra, gdzie jest ta Rika? Odłóż to, technologia nie jest tu mile widziana. Okej. Muszę się odwrócić i z powrotem iść. Podobno obszar tej gry jest 2 razy większy niż Gothic 3. Podobno oczywiście, bo tak to nie wiem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tu chyba źle. Ty tylko ich opatrujesz. Ja chcę. Okej, to jest w tym budynku. Spróbuję wejść normalnie. Tu jest Duras. Ty, Durasie, ty. Nie no, Duras jest w porządku chyba. O, teleport. Ruiny hotelu. Wchodzimy. Tu nic nie mogę zabrać. Kto to jest? Ragnar. Rika. Dzień dobry. Jeśli pragniesz odpocząć, znajdź ku temu miejsce i nie krępuj się. A jeśli jesteś głodny, z pewnością znajdziesz tu coś do jedzenia. Każdego witasz taką przemową? Nie wszyscy tu są tak otwarci, jak powinni być. Wszyscy wolni ludzie potrzebują pomocy. Także skądkolwiek przychodzisz, twoja pomoc jest mile widziana. Jaki sens ma dążenie do odbudowania świata, jeśli nie przestaniemy walczyć? Powinniśmy razem tworzyć wspólny świat. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Co to za miejsce? To pozostałość starego świata. Nie ma ich wiele. Z wyższych balkonów jest lepszy widok. Możesz tam iść, jeśli chcesz. Może wtedy zrozumiesz, jak pięknie musiało tu być przed uderzeniem komety. Wygląda na to, że już ludzie starego świata doceniali wartość krajobrazu. Po co w takim razie budujecie te chatki? Ten budynek sprawdza się jako twierdza obronna, ale nie czujemy w nim bliskości z przyrodą. Potrzebujemy kontaktu z naturą. Każdy powinien znać miejsce, jakie zajmuje w przyrodzie. Ty, ja, wszyscy ludzie wokół jesteśmy częścią tej planety. Od jak dawna należysz do berserków? Urodziłam się tu i nie wyobrażam sobie, bym mogła trafić lepiej. Na czym polega ta wyjątkowość? Jak powiedział Żelaznoręki, spośród wszystkich miejsc i wszystkich ludzi to właśnie nas natura obdarzyła magią. Autor tych słów raczej nie uchodzi za poetę. Z całym szacunkiem dla jego wyczynów, ale Żelaznoręki był raczej żałosnym skurkowańcem. Nasze życie koncentruje się wokół tego, co najważniejsze. Nie potrzebujesz aż tak wiele, jak ci się wydaje. Myślę, że mógłbym tu żyć. Świetnie. Tego ci życzę. Tu będziesz bezpieczny i odnajdziesz swój cel.
Ragnar pomoże ci znaleźć swoje miejsce. Wiem, że bywa ostry, ale presja jest duża, a on chce naszego dobra. Opowiedz mi o Ragnarze. Ragnarze niezłomnym? Ragnarze synu Biara? Jest naczelnikiem klanu Czarnowronów. Naczelnikiem, wojownikiem, przywódcą. I moim mężem. Twoim mężem? Jak można poślubić kogoś, kto ma subtelność burzy gradowej? Tak jest tylko wtedy, gdy wypełnia obowiązki przywódcy, kiedy jest naczelnikiem. Ja wyszłam za mąż za mężczyznę. Jak Ragnar został naczelnikiem? Zawdzięcza to ciężkiej pracy, zaangażowaniu i popularności. Dobra. A tak naprawdę? Liczysz na poznanie jakichś mrocznych tajemnic? Opowieść o drodze na szczyt usłanej trupami rywali? Nic z tego. To raczej historia o talencie, umiejętnościach i poświęceniu. Został berserkiem jako nastolatek. Odsłużył swoje w polu jako ogrodnik. Wsławił się obroną sadzonek przed mutantami i natychmiast mianowano go na wojownika. Kiedy był dzieckiem, poznał żelaznorękiego. Myślę, że to spotkanie odcisnęło na nim swe piętno. Zapragnął być taki jak on. I jest. Tylko ma większe poczucie humoru. W ciężkich czasach berserkowie potrzebują kolejnego żelaznorękiego. I w tej kwestii mogą polegać na Ragnarze. Czy trzeba tu coś zrobić? Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Pomagając, możesz zostać zauważony i awansować. Oczywiście w przypadku wyższych stanowisk o awans należy ubiegać się u naczelników. Popytaj w Goliet, a znajdziesz zadania odpowiadające twoim umiejętnościom. Chociaż jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Ostrzegam jednak, że to niebezpieczne zadanie. Na czym polega niebezpieczeństwo? Na tym, co zwykle. Jeśli pochodzisz spoza murów, nie będzie to dla ciebie nic nowego. Nasi zwiadowcy donoszą, że parę dni temu mutanty zaatakowały kilku kleryków. Powiedzmy, że pomimo całej swojej technologii, klerycy musieli pożegnać się z tym światem. Jednak broń, która po nich została, nadal stanowi zagrożenie. Zwłaszcza jeśli trafi w nieodpowiednie ręce. Chciałabym, byś ją zebrał i dostarczył Jorze. Powinien być w Dziupli. Tam razem z pozostałymi pracownikami dba o to, by tego typu sprzęty nie mogły nam zaszkodzić. Dlaczego ludzie z patrolu nie przynieśli broni? Było za dużo mutantów. Obecność kleryków musiała je nakręcić, bo na miejsce ściągnęły prawie wszystkie mutanty z okolicy. Teraz sytuacja się uspokoiła, ale Ragnar musiał ściągnąć wojowników z patrolu do innych zadań. Stąd moja prośba. Dobra. Odnajdę tę broń. Dziękuję. Im szybciej uda nam się umieścić ją w odpowiednim miejscu, tym lepiej. Elex, mutanty, technologia. Ocalenie Magalana to nie droga usłana różami. Bertram potrzebuje twojej pomocy. Bertram? Czyżby narobił sobie kolejnych długów u Orana? Angrim odkrył, że Bertram jest klerykiem i przybył do Goliet w poszukiwaniu nowych wyznawców. Bertram chce, bym mu pomogła? Bez pomocy umrze. Przychodząc tu, by głosić swe herezje, wiedział, jakie jest ryzyko. Poza tym okłamał mnie. Organizujemy transport sadzonki. Wysyłam kilka dodatkowych osób do pomocy. Bertram może dołączyć do karawany. Dzięki temu bezpiecznie wydostanie się z miasta i znajdzie poza zasięgiem Angrima. Poczekaj tu chwilę. Załatwione. Bertram został dopisany do listy strażników. Wkrótce wyruszają. Dziękuję. Nie dziękuj mi. Życie to świętość. Ale dopuściliśmy się zdrady. Zarówno on, jak i ja. Okej, dobra. Weźmy sobie co nieco z dzbanki, to wszystko się posprzedaje. Może te miotły też wezmę. Komórki.
ładunki energetyczne. Idziemy sobie na górę. Nic nie widać. O, eleksyt. Wykwitny nóż, widelec, to wszystko. Zastanawiam się, czy mogę to rozwalić. Weźmy. Nie, nie mogę. Mogę wejść wyżej. To bryłka złota nawet. Okej, okay, a mógłbym chyba wejść po tej gałęzi.
Teraz pytanie, czy możemy... Może podlecimy trochę. To spróbujmy, nie? Oj, nie tak. Jeszcze raz. Oj, za szybko to się kończy. Tu, gdzie nie dotarł żaden człowiek. Już nie ma. Z tej strony zobaczmy. Pusto. Ale możemy sobie jeszcze wejść tam na górę. No, jesteśmy na samej górze hotelu. Tam jest jakiś diament, mana. O, i tu są jakieś, że tego nie zauważyłem. Dwieście papierosów w kartonie. Wiadomość pożegnalna. Ostatni raz światło słoneczne widzieliśmy w dniu uderzenia komety. Tylko na chwilę, byle dalej od tych ścian. Powietrze jest świeższe. Przyniosłam naszą ostatnią butelkę wina. Ono zabiło jej smak. Nic nie wyczuł. Chciał umrzeć wolny. Pod ziemią to byłoby niemożliwe. Spróbuj wina, Justin. Oboje będzie... Justin Bieber. ...do dna. Okej. I to byłoby na tyle. No nic szczególnego tu nie ma. Spróbuję, wiecie co? Zeskoczyć. Lecimy! Okej. Jakiś szkielet. Okej, to jest to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. Jeszcze sobie tutaj wejdę i się rozejrzę. Alexi Alexid.
Okej. Dobra, i tam chyba nic nie będzie. Dobra, wracamy. Się zastanawiam, czy... Czy by nie skoczyć tutaj jakoś... Co tu robisz? Nic nie robię. Lepiej będzie, jeśli sobie pójdziesz. Idź. Są przewrażliwieni. Co ty wyprawiasz? Zabieram co moje. Zabieram dzbanki wszystkie. Nie masz wstydu? Ja? No raczej. Co jest? Spokojnie. Robię porządki. A, tu jest zabronione już, dobra. Tego już nie mogę wziąć. Lampę mogę zabrać. Ulżyło ci? Tak, ulżyło. Dobra, tu nie mogę wejść, dobra. Co by było, gdyby wszyscy tak robili? Ale wszyscy byliby złodziejami, no. I ja tu chyba byłem, tylko z tej drugiej strony. Prawda? Prawda, tak, byłem tu. Dobra. Zastanawiam się, czy jeśli powiem Bertrandowi, czy go nie wykiwają, albo nie zabiją. No ale chyba nie mam wyboru. Zadanie, leśna sezonka. Rogarny, zagubione zapasy. Dobra, do Cindy by musiał. A może Bertrama gdzieś po drodze spotkam, nie? Bo to było gdzieś w tych okolicach. Więc jak się tam dostać? Dobra, tędy, ciachu machu, dobra. Lecimy, lecimy, bo czas ucieka. Robota się sama nie zrobi, pieniędzy nie ma. Tego, że mi nie zabrali tego latadełka z tyłu. Dobra, gdzie jest ten Bertram? On tu był. I go nie ma. Rozmawiałem z Angrimem. Świetnie, dziękuję. Wreszcie ktoś okazał się pomocny. Kiedy dotrą dostawy? Nie dotrą. Ludzie wysłani przez Angrima nie żyją. Czy wyślę kolejnych? Chwila, niech zgadnę. Wojownicy nie są po to, by uganiać się za rolnikami. Jakim cudem mam dopilnować dostaw, jeśli jemu się to nie udaje? On ma chmarę wojowników, którym może zlecić to zadanie. Ja stoję za ladą sama. Mogę się tym zająć. Ty? Doceniam twoją propozycję.
Ale jeśli ludzie Angrima zostali zabici, nie mogę pozwolić, byś ruszył w pojedynkę. Poza tym to nie kwestia jednorazowa. Potrzebujemy stałych dostaw i to w dużych ilościach. Skoro klan Żelaza odmawia pomocy, ktoś musi go zastąpić. Możesz porozmawiać z Ragnarem, naczelnikiem klanu Czarnowronów, albo z Kormagiem, naczelnikiem klanu Młota. Oby któryś z nich wyczuł powagę sytuacji. No dobra, możemy się jeszcze wymienić. Możemy się wymienić. Rozejrzyj się i daj mi znać, czego potrzebujesz. Sprzedam ci coś. Elektrozłom, że można coś zbudować, metalowy. To zostawię. Surowiec. Wytrych otwiera zamki, to zostawimy. Można znaleźć, to może można otwierać różne przedmioty. O kurczę, nie chciałem tego. Możemy się wymienić. Tak. Papieros. To można... Aha, że można to wymienić, tak? Na razie. Kielich. Aha, czyli kielich mogę sprzedać. Deko śmieci. Miotła. Dbanki. Dobra. Na razie tyle. Nie wiem, czy ten papier toaletowy sprzedać. Powiedzmy, że na razie tyle. Mam 611. Ok, teraz zaakceptuj wymianę. I teraz jeszcze naucz mnie czegoś. Oczywiście. Dobra, więcej punktów doświadczenia za zabitych wrogów. To musiałbym mieć tylko... inteligencja 50. To nie, za mocne. Mól książkowy. Też 50. To jest, handlarze dadzą ci zniżkę. No to. No to jest za dużo, ale mogę sobie w spryt zainwestować i... Dostaniemy zniżkę, dobra. Już wiem, spryt. Nie baw się tym ustrojstwem, okej? Muszę iść. Okej. Tak. I tak. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. I weźmiemy sobie... A, tu jest jeszcze więcej tego, o rany. Licytator. No jest to dużo ciekawy. Znowu się. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. Wyłączyło mi syntetyk.
Dobra, weźmy sobie ten licytator. I wychodzimy stąd. Gdzie jest Bertram? Może tutaj? Musisz usiąść i zastanowić się nad swoim życiem. Jakie wieści z pola bitwy? Mówią to, by przejąć kontrolę nad tobą. Którzy pójdą do konwertera? Życzę mu powodzenia. Nie znam nikogo, kto zaryzykowałby... Cóż... Nikt nie słucha i na tym polega problem. Nie wierzę. Dlaczego to robisz? Dobra. Jeszcze tylko coś sprawdzę. Zadania. Główne misje. To nie. Towarzysze. To nie. Broń kleryka, zapasy żywności, nowa umowa. No, czyli nie mam tylko już Bertrama, on już chyba pojechał w takim razie. Okej, okay, sobie to zaznaczę. Tutaj mam broń kleryka, ale to jest obrażenia, zasięg, a mogę jej używać chyba, nie? No, mogę oczywiście. I bardzo dobrze, że mogę jej używać. Tylko chyba jeszcze nie teraz. Muszę mieć siłę i zręczność. No i okej. Dobra. To w takim razie zakończymy ten odcinek. I w kolejnym udamy się do Ragnara. Tak mi się wydaje. A więc do następnego odcinka. Wow, straszny. Cześć.